Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku Stited Grail, The Fall of Avalon. No i co? Idziemy, mój drogi, prosto do kapitana, aż nas oświeciło! W ogóle mamy nowe punkty do rozdania, może bym w końcu je wydał. W zasadzie to tylko jeden punkt jest, no ale nadal. I my to sobie może, nie wiem, zręczność? O, niech będzie ta zręczność, ale tu, tak szczerze, to nie wiem, w co mam pójść już. No bo tu każde zabicie przeciwnika trafieniem krytycznym uzupełnia punkty kondycji. No i dobra, pasuje. Pasuje. W sumie tej kondycji nigdy za mało, więc w sam raz bym powiedział. A tymczasem, no idźmy do kapteina. Tak, bo do kapitana bezpośrednio. Tak, do kapitana bezpośrednio musimy iść. Więc idźmy do naszego kapitana i zobaczmy, co on tam dla nas przygotował. Bo tu chyba już nic więcej nie mamy. Chociaż może jest jeszcze jakaś misja, której ja w sumie nie odnotowałem. Dobra, ale idziemy, mamy iść tutaj. O, wrota stoją przed nami otworem. Dzień dobry. Spirytus. Dobra, najpierw się rozejrzyjmy, co można tu podpierdolić. To i... To the best Del Rita warriors hold in the temple. I'm sure that when Galahad arrives, we will be able to defeat them together. I know it won't be easy, but it is the only way. Can't you see that one eye will stop at nothing to destroy Camelot and all its representatives, including us? I wouldn't expect anything else from that bunch of savages. What they consider their greatest power is, in fact, their greatest weakness. Their blind fury is no match for the tactics of Camelot's army. What bloody tactics? What are you on about? It's like talking to a bloody wall. You're here, finally. Tell me you have good news, or I'm gonna lose it. Dobre wieści. No i tu jest ten problem, bo z jednej strony zbratałem się z kapitanem, z którym nie miałem żadnych interesów. Z drugiej strony, tak sobie myślę, mogłem zbratać się z Fergusonem, czy tam z Fergasem. Nie pamiętam, jak się jego imię odczytuje. No nieważne. A tymczasem mamy Galahad nie żyje. No i jest jak jest. What? Phew. One less thing to worry about. Traitor! You are both traitors! Fergus, calm down. For obvious reasons, I couldn't tell you anything about this, and judging by your reaction, I were right. You have to understand, it were the only reasonable solution to the situation we're in. Reasonable? No reason could excuse such treachery! Not even a full-blown war between Camelot and the tribes unfolding on our territory. In the haze of the weirdness as well. Camelot is our sovereign. Sovereigns don't betray their subjects. And the subjects shouldn't betray their sovereigns. We have served Camelot since the foundation of the Horns of the South. If we are to fall, we should fall under Camelot's banner. Please, just stop that drivel. Camelot decided we can't handle our orders. And we can't, because instead of sending us decent recruits, they send drunkards, scum, and thieves. Anyone who were left in the villages after the army has already taken the ones who were any use. And what do Camelot do? They send the butcher to motivate us. And how does Galahad motivate people? But... Do you really want people to burn on the stake because their boots weren't shiny enough, do you? I won't listen to this anymore. That wasn't so bad. He feels slighted, and we need to give him time to think it over, but I'm sure he'll eventually understand. Thank you for the help. Without you, this could have ended tragically. Jak się zastanawiam, co by było, jakbyśmy faktycznie powiedzieli Galahadowi, że... No, jednak kapitan go zdradził. Co się wtedy by wydarzyło? Ale podejrzewam, że wszystko by spłonęło i tak by się skończyła nasza historia. I to by był koniec gry. Natomiast zastanawiam się, co ten Fergus zrobi. Bo wydaje mi się, że może być tak, finał finałów, że on po prostu weźmie i uwaga, co zrobi? No właśnie, przygotuje ludzi i będzie wojna domowa. No i będzie lipa. No będzie lipa. No dobra, co teraz będzie? Now I have to figure out how to deal with the tribes, but in a way that works for us. And I have to explain all of this to my men. I don't know which of those things will be more difficult, to be honest. Myślę, że obie równie trudne są.
Myślę, że jednak obie równie trudne. Jest tu coś ciekawego, co on ma? Zobaczmy. Kurde, wiecie, co jest dla mnie słabe? To, że wszędzie tutaj wiszą te same obrazy. To jest taki szczegół, który, no bardzo łatwo, bo jest dużo tych obrazów ogólnie w tym świecie, nie? Mogli podmienić to na coś innego, to są trzy te same obrazy. Wygląda to dramatycznie, nie? Naprawdę, wygląda to dramatycznie, jakby ktoś nie miał planu na przygotowanie w ogóle tego miejsca. No bo nie oszukujmy się, no lokalizacji w Gotiku jedynce były dużo lepiej dopracowane niż to coś. Tak zupełnie szczerze. Dobra, czy możemy z nim... O, dziwno skał. Czy możemy z nim jeszcze pogadać? Zrobiłem wszystko, o co prosiłeś, moja kolej. O. Yes, you were sent here by Caradoc. Where is he, anyway? Jest niedaleko, pewnie znalazł kolejną bestię do ubicia. Jest niedaleko, pewnie nie robi nic ciekawego. Dobra, zróbmy z niego bohatera. He probably did. And what did he send you here for? Chcę zostać strażnikiem? Ej, to jest ciekawe. Jestem tu po Excalibur. Ah, right. See, the problem with Excalibur, or indeed any of King Arthur's blades, is that you need to prove you're worthy of wielding it. How are you supposed to do that? Hell knows. But if Caradoc sent you here, I think I know what he might have wanted you to try. Co masz na myśli? You see, there are many different legends. According to one of them, there are a few places on Avalon where you can prove yourself worthy, whatever that means. And one of those places, as you can probably guess, is nearby. Have you seen the old gong in the sunken village? Well, many years ago, when people still went to the woods for a shit instead of using a privy, it was part of a certain ritual. Uh-huh. The people who passed the ritual could become keepers. I na czym on polega? Well, none of the living keepers were recruited that way, so we don't really know what happens during the ritual. That's why Galahad now appoints keepers and the captain chooses them. It's just safer that way. I only know that you need to sound the gong and then lie down to sleep at its base. If you wake up, I mean, when you wake up again in the morning, you'll know you've been deemed worthy. Unfortunately, the gong is broken. So first, you'll need to find a way to fix it. And since it's made of weird steel, that's not going to be easy, is it? Fortunately, Oshbrit should be able to help you. A little bird told me he likes to play with weird steel when nobody's looking. Just tell him I sent you, and he won't give you any trouble. Jakoś mi nie mówisz. Jeśli się obudzę? Well, I'm not gonna lie. From what I've heard, many people never woke up. They fell into eternal slumber, so... Well, that's why we abandoned the tradition. And those who woke up were... changed. And none of them ever wanted to say exactly what happened there. Ciekawe. Co jeśli to nie zadziała? Then you'll have to find someone smarter than me. Because I already told you everything I know. Jeśli każdy z dawnych rekrutów był godzien, to dlaczego nikt nie dobył Excalibura? Of course they tried. It turns out that the keepers who passed the ritual could hold it longer than anyone else. Maybe it'll be enough for what you need, and maybe something entirely different will happen. It's your risk and your decision. Ciekawe. Go, and may the southern wind be in your favor. If you need anything from the old captain, you know where to find me. No dobra, idźmy najpierw do Osbryna. Jak on się tam nazywa. Pogadać sobie z Kowalem na ten temat. Bo jestem ciekaw, co on nam może powiedzieć. Albo inaczej, co według niego będziemy potrzebowali, ażeby... naprawić ten gong. Kupiłem ten rejg od kupca. Możesz coś z tego zrobić? Ej! O, tego nie widziałem! Hi, I'm sorry to tell you, but this here piece is just a fancy trinket. You might as well ask me to hammer a piece of glass. I'm afraid I can't help you there, friend. Okej. Okay. Co się stało z tym... tym, co... No, właśnie.
W zatopionej wiosce jest starożytny gong. Mógłbyś go naprawić? Why would you want to fix it? Do you even know what it is? Take some advice from an old man. If there's a giant ancient statue that somebody tried to turn to dust, they must have had a good reason for it. Potrzebuję go odbudować, aby zostać strażnikiem. Well, if you put it that way, then I suppose I have to tell you the truth. Otherwise, the terror from the sea will bite me in the ass while I bathe. Of course I can fix it. You just have to bring me what remains of that monstrosity. And some weird stone. Problem is that there was only one source of weird stone in the south. The Great Mine. But since the entrance collapsed, well, it looks like you're out of luck. Hmm. 5 kawałków dziwnoskału. O kurwa, mam 2. To skąd mam wziąć pozostałe 3? To po pierwsze. Kurwa, jak dobrze, ja tego nie sprzedawałem. No dobra, ale zejdźmy sobie jeszcze na dół. Zejdźmy sobie jeszcze na dół, bo chciałbym dokończyć temat tego ziomka, któremu wypalaliśmy, czy odpalaliśmy, spalaliśmy. No, przerabialiśmy mu to znamie na ryju po prostu, no. Mówiąc w skrócie. I zobaczmy, co nam powie. I czy w ogóle tutaj stoją, powiecie, to też jest dobre pytanie. Tamten dalej dynda, twardo, dobra. Może to i plus. Stoją. No siemano, witam. Oh, you poor dear. I still can't believe you did this to yourself. I would have come to you, you know that. And that's why I did it. It's much safer here, Rosin. And even if it stops being safe, we can find somewhere else. At least we won't be turned away again. You? I asked you to find my husband, not maim him. To był jego wybór. Trust me, my love. It's for the best. If not for now, then for whatever's left of our future. I know. I know. I just hate seeing you hurt. No przykro mi. Chodzę sprawdzić, jak sobie radzicie. All better now that we're together. Though my face still hurts something awful. And whose fault is that, hmm? You have more luck than sense, I swear. You could have died, Morris. No mógł, to What's prawda. Done is done, sweetheart. I promise I'll never do anything like that again. You better promise. No, możemy z nim jeszcze pogadać? Nie możemy już. Zastanawiam się, skąd ja mam wziąć ten dziwnoskał i to w ilości 3. No bo jednak przeszukałem już wszystko. Chyba, że mi się pojawiła jakaś kopalnia, którą mógłbym przeszukać. Czy to nie było... Czekaj, tu jeszcze mam coś też. Tu mam, tu mam. Może tu najpierw, co? Pójdźmy najpierw tam zobaczyć. Bo generalnie tak sobie pomyślałem, że przecież dziwnoskał... A nie, to chyba nie, bo to ten posąg, co ci rozwalali na początku, co tam... Odroczoną płatność misja chyba była? Coś takiego, żeśmy robili. Pamiętam, że coś takiego, bo zdesperowany chłop. Daj spokój, bo... Naprawdę, bo odwrócę się, strzelę ci w łeb i na co ci to? Daj se siana. Biegną? No biegną, no dobra. No skoro tak. No. Dobra. Bo zadałeś mi damage, mnie teraz zdenerwowałeś. O, naznaczona skóra. I to se wezmę. Czy ten coś miał też ciekawego? Nic. Ten? Naznaczona skóra. No i dobra, resztę bierzemy. Idźmy dalej. O tak, czekajcie. Tutaj żeśmy spotkali tego Daleriatę, którego żeśmy ubili. To był on. I tu... A, bo myśmy tu nie poszli. I myśmy tu finalnie nie poszli. Faktycznie. Co to może być? I don't know. The energy is all tangled. It's difficult to explain. It's like mismatched pieces of fabric stitched together with a single thread. But this thread is familiar. Yes,
I can feel the presence of my kind, the Foredwellers. Or rather, its echo. Możemy tego sprawdzić? The patterns of the energy flows in these depths, I can feel them. With a bit of luck, I might be able to tap into this power and revert the passage to the moment when I'm still intact. It is, however, a gamble. Tampering with the fabric of time is inherently perilous. So it's up to you to decide if curiosity is worth the risk. Zrób to. O, no i pięknie. No i pięknie, otwarte, otwarte. Tu już nic więcej nie ma. Jestem ciekaw, co się wydarzy przez to, że tutaj wchodzimy. Bo ewidentnie coś się wydarzy. Tylko co? No, to jest dobre pytanie. No i co tu mamy? Dobra, broń mogę wyciągnąć, więc jest git. My sobie na spokojnie. Sprawdzajmy każdą miejscówkę, bo nigdy nie wiadomo, gdzie tu będzie coś, co powinniśmy podnieść lub znaleźć. Ale nie wygląda jakby... O! Gdzie to jakiś zombie jest? Kurwa, no ale to trzeba trafić. O, a, łatwo poszło. Czy tutaj coś znajdziemy? Jest jakaś skrzynia. Aha, otwieram ją pod wodą. No nie, no genialny pomysł, powiem szczerze. Genialny pomysł. Ruda żelaza. I nic ciekawego. Miecz ze starostali. Dobra, mogę wyskoczyć? Co to jest za miecz? Proszę mi pokazać. Ekwipunek. Łe, to jakieś gówno jest. Nie było nic lepszego? Taki shit mi dali? Tu nic nie ma. Tu są jakieś... O! Ruda żelaza. Nic, nic. Rzeczy strażników tu są na pewno. To pytanie... To nam cokolwiek daje tak naprawdę. Tu same rudy żelaza są tylko. Dobra, tu jest jakieś zejście. O, ja już wiem, co tu się będzie działo. W sensie, będziemy musieli pewnie osobiście kill-offem wykopywać te dziwnoskały. A, no, zajebiście, że wziąłem ten lek nawet. No dobra. Nie zdążyłem nic zrobić w sumie. Run, run, run while you still can. Ja tamtego zabiłem tak po prostu. Aha. Oj, nie wygląda to, jakbym miał się tu... Jakbym miał się tu z nikim nie bić. Wręcz odwrotnie, wygląda jakbyśmy się mieli tutaj ze wszystkimi bić. O, jest trupojad. Dobra, to trupojada żeśmy sobie tupnęli. Jak się rozglądam, wiecie, co tu czeka nas. Tym się raczej będziemy musieli już bić. Tak patrząc na to. Dobra, ale ja bym chciał sobie obejść i spróbować, czy mogę wykopać dziwnoskał w tamtym miejscu. Miotam strasznie, co? Teoretycznie mógłbym ich po prostu już zacząć zabijać, bo i tak to się tak skończy przecież. Że doskonale o tym wiemy. O, ruda dziwnoskał, cyk. Dobra, no i mamy tyle, ile potrzebowaliśmy. Ale możemy mieć więcej przecież, więc... Więc to jest moment, żeby po prostu sobie to wydobywać. Jakbym zrobił... A nie, to nic nie daje, dobra. O kurna, ten bez rąk wbija się w dziwnoskał. Chodźcie, jak mu go zabiorę. A, to on dalej będzie bił, dobra. Jestem, wiecie, jestem ciekaw, co się wydarzy, jak zbiorę wszystko. Bo mam takie wrażenie, że się wydarzy.
The construction of the vessel needs to be completed. Jakiego naczynia? Co tutaj się dzieje? Why are you not done yet? Our lords and ladies have been suffering for so long, miserable and imprisoned. They must worry. I should be working with others, but... Ale? I need to stay here and guard. That was the order given to me by the... Gods have mercy! Please! I can't take it anymore! Możesz mi powiedzieć, co tu się dzieje? There's no time. I can already feel them pushing. Run! Run as far as you can! Leave us here and bury the entrance! We're already dead anyway. We could hear their voices even before we reached here. But we were curious, so we decided to keep digging. Like fools. Warn the others about this mine. Tell them they need to finish building the vessel. Get back to work. O. Ciekawe, czym jest to naczynie, nie? Że tak bardzo są skoncentrowani na tym naczyniu. Zbudować naczynie cały czas. Bo to, że coś ich opędało, no to jakby myślę, że nie muszę o tym mówić, nie? Bo to widzimy. Tylko zastanawiam się, czemu tu się dzieją takie rzeczy? I co to jest to naczynie, nie? Tak właściwie. Czym jest to naczynie? No, ale wygląda to co najmniej przerażająco. Jak tak patrzę na te... Nie wiem, jak to nazwać. Wrota? Przecież nie, to są chyba kapliczki, tak patrząc, że są w kilku miejscach przynajmniej. Do tych dziwno skałów to będziemy mieć w chuj jeszcze trochę. Tu jakiś ziomek ryncami już pokrwawiony. O, tu ktoś kilof zostawił, żebyśmy w razie czego mieli... Kurna, no... O. Tutaj się wydarzy coś dziwnego, mam wrażenie. Ciekawe tylko, czy nas opęta, jak tam wejdziemy. Wow. I to nas wsysa do środka jakby. Ja mogę tu zeskoczyć i nie zginę? Ciekawe. Czekajcie, ja sobie zapiszę tą grę. I zeskoczymy tutaj na dół. O, a przy okazji rudę dziwną skałę mogę sobie wykopać. I nie zginąłem, co jest? Gdzie ja w ogóle jestem? No ale ruda jest dalej. Jezus, to ja, nie? RPG? Możemy iść dalej, wiecie, jakby zgłębiać tajemnice. Ktoś nas, na nas może tu czyhać. Tymczasem gryfciu. No to klasik, nie? I ale ten dziwny oskał tutaj, jego przed chwilą chyba wykopałem, nie? One się tu nie będą chyba respić w nieskończoność. Dobra, weźmy sobie te kilka już bez przesady. Nie wiem, ile w sumie ich już mam. Podejrzewam, że... Ja pierdolę, 60, dobra, to... A można stąd wychodzić, co? Dobra, jeszcze ze dwa, no. Jeszcze dwa. Jeszcze po jednym. Jeszcze jeden meczyk. Tak zawsze w CS-ie, w LoL-a, czy coś. Klasik, co? Czy w FIFA też. No, jeszcze jeden meczyk. A tymczasem wychodzimy. Oj, tutaj na nas ktoś czeka. Okej. To jest ciekawe. Najpierw pójdziemy tu, co?
O kurna! I to są jacyś ludzie. Tu jest wejście do góry, ale tam jeszcze było zejście w dół. Czekajcie, najpierw pójdę chyba tam. Żeby się zaraz nie okazało, że poszedłem za daleko. A nie! To tu mamy iść. Kolejny kill-off, ale on nam nie będzie raczej potrzebny. To tu mieliśmy iść. To jest posąg tej Madeir, czy jak ona się nazywa? Such an odd little thing, yet it seems to understand us. What shall we do with it? Huh? We should get rid of it. We should smash it. We should drown it. We should devour it. Devour it! Quiet, we will do no such thing. Not yet. Let it speak. Yes, it is immortal, however strange. A fragment of it belongs to the Divine Swarm. It's the same power that made us intertwine. It cannot be! But it is. Speak, do you bring salvation or just another torment? Kim albo czym jesteś? How fickle you are, how easily you forget. It doesn't know. How can it not know? We were stolen from your kind. We were uprooted from our lands. Yes, we kept the forest lush, and the waters plentiful with fish. We brought floods and storms to your crops. We strangled your children in their sleep. And sometimes we soothed them during the endless night. It all depended on you. We were what you wanted us to be, and did what you expected us to do. Ludzie, którzy tu są, co im się stało? To wiemy, nie ma co pytać. Zostaliście zabrani z ziem utraconych. Jak? Wandering amidst echoes. Somehow, they managed to bind us in this thing. At first, we couldn't understand them. But finally, they began to break us, molding us for their use. We were meant to speak in the human tongue, as our new masters desired. But it was not language they needed, but an emotion or feeling. The one that existed from the very beginning. The one they twisted. They did not comprehend it. Nowi panowie? To miejsce zbudowali pramieszkańcy. So this is what you call them. Curse them. Deceivers. They desired to make us even more like you. That wild act of creation forged a kinship between us and them. They breathed into us a spark of the same energy that you carry, mortal. But from where did it come to dwell within you? Od dawna tkwicie w tej kopalni? An eternity. Even for beings like us, this abandonment, this void, is an anguish we rot. Ludzie, którzy tu są, no dobra, zadajmy to. Wretched creatures, with their wretched hope. There is no hope for them. Children of misery, doomed to a horrid existence. They bow themselves to it, against their knowledge. What must happen to them, will happen to them. We can't tell you what fate awaits the mortal, yet better it shall be than the one they're now condemned to bear. Czego chcecie ode mnie? We will teach it to fear us again. You will remember how to love us again. No, we need this mortal just as it is. We need you to set us free, so we can roam the land as we once did. Yes! Yes! Set us free! The mortal feels hesitation.
Do it, or we will crush your mind like an overripe apple. No, not like that. Quick, we need to offer it something. Yes, a bargain needs to be made. A bargain is sacred. Frevriot, strange creature, you will be handsomely rewarded. Kurna, oni są jak jakieś demony, nie? Ale z drugiej strony, jeśli... Bo to faktycznie trochę wygląda, jakby ktoś ich tu uwięził z jakiegoś powodu. Tylko pytanie, co to był za powód? Co mam zrobić, żeby was uwolnić? The foul relic of those who captured us. Tell it. Yes, we attempted to reach that. Alas, the mortals here were unable to accomplish that. Puny and weak, all of them. Nothing more than flesh and frail minds. But you carry within something more than a mere mortal soul. Bring that forth. It was meant to complete the work that never came to be. Ciekawe, co? Ciekawe, co tu się wydarzy dalej. Natomiast słuchajcie, zrobimy sobie to już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Pamiętajcie o subie, jeśli jeszcze nie subujecie. Dziękuję wam za oglądanie. No i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!